sportowa, więc zapraszam na scenę Sandrę. Zawodniczka wniosła na wagę 79 kg 800. A jej przeciwniczką będzie Paris. Paris wniosła na wagę 69,400. Zapraszam cię tutaj, na moją lewą stronę. Dziewczęta, najpierw boxing position w tamtą stronę, w stronę obiektywu. Musicie być centralnie na środku, proszę bardzo. Wielkie brawa dla naszych zawodniczek. Tak jest. Jest to pojedynek z zastępstwem. Dziewczęta, bardzo wam dziękujemy. Do zobaczenia jutro. Trzymamy kciuki. Teraz bohaterowie następnego pojedynku. Z niebieskiego narożnika wychodził będzie Maciek GSP. Maćku, zapraszam cię na wagę. Zawodnik wniósł na wagę 104,300. Zapraszam tutaj. A jego przeciwnikiem będzie Boski Roman. Przypominam, że dostęp do gali wykupić mogą Państwo na stronie mma-vip.pl, a część wpływów z pay-per-view przekazana będzie na pomoc Ukrainie. Boski Roman waży 107,2 kg. Zapraszam tutaj. Panowie, stańcie centralnie na środku w tej osi. Boski troszeczkę bliżej, troszeczkę bliżej. O tak. Teraz pozycja bokserska, chłopcy, w tamtą stronę. Jest błysk wokół, jest zacięcie. Oby utrzymali to do jutra. Chłopaki, bardzo dziękujemy. Zapraszam. Następny pojedynek to Rafał Jackiewicz. Rafał, zapraszam na wagę. Rafał Jackiewicz wniósł na wagę 82,100. I czas na jego przeciwnika. Zawodnika, który również dostał tę walkę w zastępstwie, ale nie wahał się ani chwili. Kazik Klimat-Kartel. Kazik waży 89,200. Chodź Kaziu, zapraszam cię tutaj. Stańcie sobie centralnie w tej osi, podejdź troszeczkę. Najpierw pozycja bokserska w tamtą stronę. Panowie, teraz twarzą w twarz. Stanąć ci na świetle? O, proszę bardzo. Ale ze światłem miałeś spojrzenie jak Clint Eastwood. Chłopaki, bardzo wam dziękujemy. Do zobaczenia jutro. Tomek Cik wciąż do nas nie dojechał. Pewnie zahaczył jeszcze gdzieś po drodze. Drodzy Państwo, zapraszam więc na scenę jego przeciwnika, Żuroma, a Tomek Cik zostanie zważony w hotelu.
Przypominam, że dostęp do gali wykupić możecie na stronie mma-vip.pl. Równiutko 109 kg. Andrzeju, zapraszam cię z tej strony. Stań sobie tutaj troszeczkę bliżej mnie. Najpierw twarzą do obiektywów. Pozycja bokserska. Andrzej, bardzo ci dziękujemy. Do zobaczenia jutro. Następny pojedynek, wzbudzający nie mniejsze emocje. Zapraszam na scenę Damiana Naganę. Damiano, zapraszam na wagę. Kg. Chodź, zapraszam cię tutaj po lewej stronie. A jego przeciwnikiem będzie, tak jak już wcześniej wspomniałem, najprawdziwszy łazarski gladiator, Bonus BGC! Bonito, zapraszam na wagę. Kg. Panowie, zapraszam najpierw do boxing position w tamtą stronę. Podejdź troszeczkę, Damian. Boxing position, bardzo ładnie. Utrzymajcie tą emocję, pokażcie ten błysk wokół. Eye of the Tiger, chłopaki. Face to face. Chłopaki, bardzo serdecznie wam dziękujemy. Odpoczywajcie, regenerujcie się przed jutrzejszą galą. A teraz pojedynek, do którego nie wiem, czy nie będzie potrzebna wzmożona aktywność ochrony. Zapraszam Mławoja! Chłopie, ty ważysz ze 102 kilo chyba, nie? Osiemdziesiąt sześć i jedna dziesiąta kilograma. Dobrze, dobrze. Gain weight, boy. A jego przeciwnikiem będzie polski Ken. Ken, zapraszamy cię na wagę. Siedemdziesiąt siedem dziewięćset. Panowie, zapraszam tutaj bliżej. Na razie pozycja bokserska ze spojrzeniem w tamtą stronę, w stronę obiektywu. To prawdziwe wyścigowe konie wyhodowane na naszej piersi, że tak powiem. Face to face, chłopaki. Proszę, tutaj w tej osi. Na poprzedniej konferencji nie zabrakło emocji, ale chłopaki są teraz naprawdę opanowani. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia jutro. Wszyscy czekamy na wasz pojedynek. A państwu przypominam, że obejrzeć naszą galę możecie wykupując pay-per-view na stronie mma-vip.pl. Część wpływów przekazana będzie na pomoc Ukrainie. Teraz, drodzy państwo, pojedynek o pas mistrzowski. Zapraszam na scenę Kacpra Miklasza. Kacper Miklasz wniósł na wagę 107 200. A jego przeciwnikiem będzie aktualny mistrz Federacji MMA VIP. Nasz mistrz Michał Pasternak! Michał, zapraszam na wagę. Michał Wampir Pasternak wniósł na wagę 106,4 kg. Panowie, pozycja bokserska, twarzą w tamtą stronę najpierw.
Przypominamy, że Michał Pasternak jest posiadaczem mistrzowskiego pasa i będzie to pojedynek właśnie o ten pas. Face to face, panowie. To będzie naprawdę sportowy pojedynek. Panowie, bardzo dziękujemy. Do zobaczenia jutro. Dziękujemy wam bardzo. I czas na main event jutrzejszej gali. Coś, na co czekają wszyscy. Pojedynek Marcina Najmana z Miśkiem z Nadarzyna. Nie przeciągajmy tego. Zapraszam na scenę Miśka z Nadarzyna, Mirka Dąbrowskiego. Zapraszam na wagę. Misiek z Nadarzyna wniósł na wagę 125,2 kg. Proszę państwa, prawdziwa waga ciężka. I najwyższy czas na jego przeciwnika. Marcin Najman! Marcin jeszcze zrzuca wagę. (17,8 kg). Panowie, zapraszam tutaj na środek. Najpierw pozycja bokserska z twarzą w tamtą stronę. I czas na face to face. Obydwaj mają sporo do udowodnienia w tym pojedynku. Dla Miśka z Nadarzyna będzie to debiut, a Marcin Najman jest prawdziwym weteranem polskiej sceny MMA. Przybili piąteczkę. Na razie piąteczki, a czas na gromy będzie jutro. Panowie, bardzo serdecznie wam dziękuję. Moi drodzy, w tym miejscu chciałem jeszcze powiedzieć o kilku bardzo ważnych sprawach. Przede wszystkim gala startuje już jutro o godzinie 20. Serdecznie zapraszam do obejrzenia. Część wpływów z pay-per-view będzie przekazana na pomoc Ukrainie. Po drugie, chciałem powiedzieć wam, że jutro dojdzie do pewnej sensacji, ale o tym już może mistrz ceremonii. Drodzy państwo, na koniec mamy przygotowaną prawdziwą wisienkę na torcie. Nikt z was domyślam się, że się tego nie spodziewa, ani niczego się nie domyśla, ale to pytanie stawiane było już naprawdę wielokrotnie, wręcz nie możemy się odgonić od tego pytania. Dlatego zapraszam na scenę pana Andrzeja Zielińskiego. Panie Andrzeju, zapraszam tutaj na środek. Jest jedno pytanie, na które odpowiedź chciałaby uzyskać cała Polska. Czy istnieje chociaż cień szansy na to, że zobaczymy pana jutro w naszej klatce? Jest to możliwe. Wielkie brawa dla pana Andrzeja! Drodzy państwo, czwarta gala MMA VIP. Imperium Potępionych, już jutro o 20:00. Przypominam wam, że dostęp do tej gali wykupić możecie na stronie mma-vip.pl i tak jak Marcin powiedział wcześniej, część wpływów przekazana będzie na pomoc Ukrainie. Chciałem jeszcze dopowiedzieć bardzo głośno. Jebać tą kurwę Putina, wolna Ukraina! Moi drodzy,